Cześć, witam Was na kanale Living with Robots. Dzisiaj Geeker z nową grą Tic-Tac-Toe. Gra jeszcze gorąca, pudełko jeszcze parzy, świeżutka na rynku. Widzicie, pudełeczko jest małe, a zawiera bardzo dużo, bo aż 3 gry. Mamy opcję gry w kółko i krzyżyk na wyświetlaczu LED-owym, ale jest to troszeczkę inna opcja niż ta nasza standardowa, którą znamy, zobaczycie. Mamy też opcję kółko i krzyżyk, taka gra trochę retro, ale z pionkami. Ale też zupełnie w nowej odsłonie, bo możemy sobie dużymi pionkami przysłaniać małe. I gra na pamięć. Czyli musimy wypełnić 9 pól, aby ją ukończyć i nie jest to proste. Dobra, zerknijmy co w pudełku. W pudełku mamy grę. Gra wygląda fajnie, kolorki są jak zwykle super. Mamy też krótką instrukcję obsługi. Wszystko jest wyjaśnione. Do gry są potrzebne dwie baterie typu AA. Które już mamy tutaj włożone w środku. Bardzo mi się podoba, że tę grę możemy rozdzielić. Jest ona ogólnie bardzo mała, jak widzicie, ale możemy jeszcze sobie zabrać ze sobą tą grę elektroniczną i wrzucić do torebki, do plecaka, zabrać ze sobą wszędzie i sobie grać. A tą grę retro możemy zostawić w domu. Albo także możemy wszystko zabrać razem i to jest też fajne, bo nic nam się nie przewraca, niczego nie zgubimy. Dobra, przejdźmy może pierwsze do tej gry tutaj elektronicznej z wyświetlaczem. Tutaj mamy opcję gry ja kontra sztuczna inteligencja, ja kontra przeciwnik, no i ta gra nasza pamięciowa. Zagrajmy ja kontra sztuczna inteligencja. Może uda nam się wygrać. Sztuczna inteligencja, powiem Wam, że bardzo dobrze gra. Jak widzicie, tutaj mamy opcję postawienia czwartego krzyżyka. Nie możemy go wstawiać w tym miejscu, które tutaj już jest takie wyblaknięte. No i teraz nie wiem, co zrobić. O, tu nie możemy, a sama przyciskam, tak? Tada, super, że udało mi się wygrać. Ok, przejdźmy teraz jeszcze szybko do gry tej właśnie takiej na pamięć. Czyli musimy przyciskać pyk, pyk. Musimy tak przyciskać w takiej kolejności, w jakiej nam się pojawiają te kółeczka. Powiem Wam, że teraz się wydaje bardzo to proste, bo się pojawiają tylko 3 te kółeczka, ale tutaj jest, jeżeli przejdziemy pierwszy level i tych leveli, tak jak mówiłam, jest 9, to się wydaje bardzo proste na początku, ale później jest coraz więcej tych kółeczek i jest naprawdę coraz trudniej zapamiętać tą sekwencję ruchów, którą my mamy powtórzyć. Ok, to może na tyle wystarczy. Mi osobiście udało się przejść na chwilę obecną tylko do 6 levelu. Odłóżmy na chwilę tą grę. Wskoczmy może do tej retro gry. Czyli tak, mamy dwa takie duże, dwa średnie i dwa małe kółeczka. Później w krzyżykach wygląda to tak samo. No i na czym polega to zakrywanie? Teoretycznie stawiamy sobie na przykład ten średni tutaj na środku, to średnie kółeczko, krzyżyk wskakuje tutaj, dajemy na przykład mniejsze kółeczko tutaj, no i teraz ktoś nam chce przyblokować. No i normalnie mógłbym przyblokować tym, tak? Ale jak przyblokuję tym, to normalne, że ja mogę zakryć tym i wygram, więc lepiej będzie nam przyblokować tym. Ok, więc ja stawiam tutaj ten, powiedzmy tu stawiamy tak, no i teraz pyk, tada, wygrane. Więc myślę, że tutaj też, jeżeli chodzi o zasady, są bardzo proste, a gra naprawdę może przysporzyć wiele fajnych atrakcji, bo jest to ciekawe, że możemy zakrywać właśnie przeciwnika pionki. Geeker jak zwykle stanął na wysokości zadania. Gra jest super.
Tym razem naprawdę jestem jeszcze bardziej zachwycona niż zazwyczaj. A przede wszystkim, tak jak mówiłam, ze względu na to, że lubię fajne, wyraziste kolorki, a też bardzo mi się podoba to, że ona jest lekka i mała. Dzięki. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia.